Wiemy, że doszło do zatrzymania krążenia, prawda? Zatrzymanie krążenia jest to sytuacja taka, która w przebiegu prawdopodobnie zaburzeń rytmu serca, ponieważ również były wzmianki o tym, że cierpiała na arytmię. Arytmie generalnie można podzielić, właśnie wszystkie klasyfikacje arytmii są w oparciu o ryzyko wystąpienia zatrzymania krążenia, prawda? Także można podzielić arytmię na arytmie złośliwe, potencjalnie złośliwe i łagodne. Wiemy również, że była w stanie śpiączki farmakologicznej. Natomiast stan śpiączki farmakologicznej to jest sytuacja wtórna do zatrzymania krążenia. Nie znamy w tym momencie przyczyny zatrzymania krążenia. Jeżeli już dochodzi do zatrzymania krążenia, to głównym czynnikiem, który decyduje jak gdyby o rokowaniu, jest czas od zatrzymania krążenia do powrócenie akcji serca. Tutaj mówiono o 10 minutach do czasu przyjazdu karetki pogotowia, czyli profesjonalnej akcji reanimacyjnej. Natomiast wcześniej takie czynności były podjęte przez męża. Generalnie rzecz biorąc, jest to długi okres czasu, ponieważ po kilkunastu sekundach od zatrzymania krążenia dochodzi do utraty świadomości, natomiast mózg, czyli ośrodkowy układ nerwowy, zaczyna umierać, mówiąc prosto. Dochodzi do nieodwracalnych zmian po około 3 minutach. Generalnie w anestezjologii, w medycynie jest taka sytuacja, że dąży się po zatrzymaniu krążenia, jeżeli jest to możliwe, do jak najszybszego wybudzenia pacjenta. Natomiast są sytuacje, kiedy taki stan się przedłuża i tutaj chodzi o neuroprotekcyjne działanie pewnych leków, tak zwanej śpiączki farmakologicznej, ale jest to sytuacja jak gdyby wymuszona, jeżeli nie można pacjenta wybudzić w trybie, nazwijmy to, bezpośrednim i są cechy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Prawdopodobnie w tomografii serca stwierdzono obrzęk mózgu. Mózgu, czy inne były kliniczne wykładniki uszkodzenia ośrodkowego układu, dlatego wprowadzona została w stan i przedłużony był stan śpiączki farmakologicznej, bo do 23 maja mieliśmy informację o dwóch próbach jak gdyby hiposedacji, czyli próby wybudzenia, które nie zostały zakończone pomyślnie. W związku z tym jest to sytuacja bardzo, nazwijmy to, ciężka, każdy stan zatrzymania krążenia i śpiączki farmakologicznej i w tym przypadku doszło do zgonu, prawda, do śmierci Małgorzaty Dydek.